To rozumiem. Tamto było do kitu. Proszę nalać. Skończyłeś przystawkę? Szybciej, bo spleśnieje. Będę cię częściej zapraszał do restauracji. Możesz przyprowadzić Eloise. Kobiety uwielbiają restauracje. Ona cię lubi. Była u ciebie. Nie wstydź się. Mam nadzieję, że się zabawiliście. O nic nie pytam. Ale ty możesz pytać, o co chcesz. Jak tam, Maja bez odbioru? Kelner? Można to zabrać. Charlie, bez odbioru. Później opowiem ci o Mai. Pogadamy od serca, jak ty i Izzy. Nie pamiętam. Straciłeś najlepszego przyjaciela. Nikt go nie zastąpi. Panie agencie specjalny, nie będę pańskim specjalnym przyjacielem. Już nim jesteś. Załatwiłem ci Eloise. Ręka rękę myje. Odpręż się i opowiedz, co pamiętasz. Mów, co ci przyjdzie do głowy, a ja znajdę zabójcę. Jak w teleturnieju. Powitajmy Tom-Toma Barrowsa. Co? Nie wygłupiaj się. Ja jestem głupi. Głupio byłoby darować zabójcy. Czemu? Bo ty możesz być następny. Sprytnie. Nic nie pamiętam. Możesz mi dolać. Alarm, kolego. Uważaj na niego. Dobra. Przy skrzynie Eloise. Prosta sprawa. Miała motyw, ma złą opinię. Nie. Zrobiła to. Muszę zamknąć sprawę. Narzeczona czeka. To nie ona. Aresztuję ją. Jedź, pycha. Chcesz coś powiedzieć? Ja to zrobiłem. Nie do wiary. To prawda. Zabiłeś przyjaciela? Ja go zabiłem, nie Eloise. Uczył cię wierszy, a ty go załatwiłeś. Nie wierzę. Tylko Eloise mogła to zaplanować. Chrzanić Skinnera. Nie podchodzić, FBI. Życzę smacznego. Ktoś mnie okłamuje. Myślę, że wiesz, kto go zabił. Zagramy w inną grę. Otwórz oczy, inaczej wypadnie na Eloise. Lewe oko, Dixie. Prawe, Geronimo. Który to? Dixie? Czy Geronimo? Geronimo. Nie.